też dużo rzeczy dzieje się w międzyczasie w Koszalinie, więc z jednej strony zakończyliśmy nabór, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Myślę, że te zmiany, które wprowadzaliśmy, czyli zielony budżet i budżet obywatelski, no też przyniosły swoje skutki. Swój skutek, niemal 100 projektów, dokładnie 94 zgłoszono. Oczywiście najwięcej jest osiedlowych i to mnie też cieszy, że tam też będzie na większości osiedli będzie konkurencja i będą wybory, ale 22 projekty w tej nowej dziedzinie zgłoszono. One oczywiście były zgłaszane wcześniej w niewielkiej ilości, ale jak Państwo doskonale pamiętają, w najlepszym przypadku mieściły się gdzieś w środku stawki i z racji tego, że duże projekty mają to do siebie, że no były też fajne projekty, które są realizowane w ramach budżetu i ciekawe, to one zazwyczaj te duże inwestycyjne wygrywały i cieszę się, że udało się w ten sposób pobudzić ten budżet w innym troszeczkę obszarze niż do tej pory. Oczywiście sprawdzamy teraz do 15 września, sprawdzamy pod kątem merytorycznym i kątem kosztów. To jest cały proces wraz z odwołaniami ewentualnymi. Później oczywiście głosowanie i wybór tych projektów, które będą realizowane na przyszły rok. Ponad 3 miliony 800 to budżet koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wczoraj też podpisaliśmy umowę na ulicę Franciszkańską, nieco ponad 1 milion złotych dofinansowania. To jest jeszcze projekt z ubiegłorocznego naboru, ale tu też jesteśmy w tej chwili w trakcie rozstrzygania i o dziwo chyba ceny się troszeczkę uspokoiły, bo mieścimy się w kosztorysie poza chyba jedną ofertą. Mieścimy się w kosztorysie inwestorskim, więc ten przetarg jest rozstrzygany przez Zarząd Drugi Transportu. Już podpisaliśmy jaką umowę na dofinansowanie, zamiast rozpoczęcie prac oczywiście po zakończeniu budowy mostów, bo tak to byśmy już chyba zamknęli generalnie całe miasto. To jest odcinek ulicy Franciszkańskiej od przejazdu kolejowego do Bursztynowej mniej więcej. To jest ta część, która została zgłoszona w tym naborze i ta część będzie poddana rozbiórce i budowie, bo nazywamy to oczywiście remontem, ale jest to tak naprawdę rozbiórka i budowa. Jeśli chodzi o sprawy sesyjne w momencie, kiedy ruszy most. Kiedy ruszy most, wtedy chcemy rozpocząć pracę na Franciszkańskiej. Oczywiście ruszy most, a pod spodem będą trwały jeszcze porządki trochę. To trochę jeszcze potrwa, ale tu chyba najważniejszy jest most i przejazd batalionów chłopskich. To akurat będzie udrożnione. Rok od podpisania umowy, natomiast nie wiem w tej chwili, nie wtrącam się w ofertę, która jest złożona do Zarządu Dróg, więc jak będzie podpisana umowa, to będziemy dokładnie informować. Myślę, że im szybciej, tym lepiej. Odcinek nie za długi, a ryzyko związane z inflacją mniejsze w tym przypadku dla wykonawcy. Z tym bywa normalnie różnie i to jest niestety ruletka. I przechodząc płynnie do sesji, 13 uchwał, które jest planowane w porządku obrad. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji do rządowego programu odbudowy zabytków zdejmiemy z porządku obrad. Chcemy ją jeszcze uporządkować i wprowadzić w czerwcu na nowo drugą uchwałę, która jakby wyprostuje te wątpliwości, które miała Regionalna Izba. Ja je też dalej mam, bo według Regionalnej Izby to my powinniśmy dotować prywatne podmioty, absolutnie prywatnych właścicieli i odpowiadać za całość dotacji. To jest dosyć ryzykowna rzecz, mając doświadczenie, więc w tym zakresie, więc tu musimy jeszcze, a w zasadzie prawnicy muszą tutaj dosyć mocno popracować, bo to jest 3,5 miliona złotych, więc kwota spora, na którą później nie mamy wpływu, bo wierzyciel może zniknąć
i nie wywiązać się na przykład z projektu. Więc tutaj chcemy jeszcze nad tym tematem popracować i ta uchwała tak na 100% można powiedzieć, jeszcze zaraz po konferencji będziemy na ten temat dyskutować. Ta uchwała będzie najprawdopodobniej zdjęta i przeniesiona na czerwiec. W zasadzie jeśli chodzi o sprawy sesyjne, tych tematów chyba główna dyskusja i to raczej chyba dyskusja trochę taka niezbyt merytoryczna będzie odbywała się na temat zamiany obligacji na pożyczkę, ale o tym o szczegółach powie pani skarbnik. Tutaj mamy sytuację taką, że to jest nie tylko przypadek Koszalina, po prostu banki chcą po prostu zarobić. Natomiast pojawiła się oferta Banku Gospodarstwa Krajowego, która jest daleko bardziej konkurencyjna do emisji obligacji, wygodniejsza w obsłudze i przede wszystkim tańsza. Szanowni Państwo, uchwały, które dotyczą finansów miasta, to są 4 uchwały. Uchwała zmieniająca budżet, jak zwykle, uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową, uchwała uchylająca w sprawie emisji obligacji i uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej właśnie z Banku Gospodarstwa Krajowego. We wszystkich tych uchwałach pojawiają się zapisy i te wszystkie uchwały dotyczą tej zamiany, tak jak pan prezydent mówił, obligacji na pożyczkę, ponieważ już w pierwszej uchwale zmieniającej budżet, również w załączniku, który dotyczy przychodów i rozchodów, znajdują się takie informacje. Powiem w ten sposób, że dzisiejsze nasze, zresztą przy konstrukcji budżetu, takim najbardziej instrumentem, który był zresztą w dotychczasowym czasie, to były obligacje, które były bardzo korzystne i był to instrument praktycznie bardzo wygodny i bardzo najtańszy dla wszystkich samorządów. On się wiązał z tym, że można było w pewnym momencie korzystać z tych środków, które powodowały przede wszystkim realizację celów budżetowych. My tutaj nic nie zmieniamy. Zamiana tej pożyczki, ona będzie również przeznaczona na ten sam cel, czyli finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. To są 2 z 4 celów, które można finansować zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Tutaj przed jeszcze ogłoszeniem konkursu, bo trzeba mieć tą świadomość, że banki są zawsze zainteresowane tym i obligacjami i w ogóle pożyczaniem środków przez samorządy, ponieważ mówię, jednostki samorządu terytorialnego to są bardzo pewni klienci, którzy, gdzie tutaj ryzyko dla instytucji finansowych jest zdecydowanie niższe. Generalnie zapytania, zresztą mówię, nasze dokumenty są publikowane na BIP-ie, więc każda instytucja finansująca ma prawo się i zapoznają się z nimi, więc oni wiedzą, że my będziemy przystępować do emisji czy obligacji, czy inne samorządy być może, nie wiem, będą chciały brać kredyty, tak? Ale w tej sytuacji, jeszcze przed ogłoszeniem konkursu, Bank Gospodarstwa Krajowego zapytał nas kiedy, bo wiedział, że w pierwszym półroczu będziemy dokonywali konkursu i rozstrzygnięcia rozstrzygnięcia tego konkursu, więc wyszli tutaj do nas z ofertą, że oni mają lepszy, tańszy instrument, którym jest pożyczka. To jest praktycznie nowy instrument, który posiada Bank Gospodarstwa Krajowego dla samorządów, ponieważ gdyby przystąpili do konkursu ofert, ta oferta byłaby znacznie droższa. Więc mimo to i tak tutaj ogłosiliśmy konkurs na obligacje, żeby rozeznać też rynek. Najczęściej przystępowały do tego konkursu Bank PKO BP i właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego. W tej sytuacji okazało się, że nikt nie przystąpił, bo mówię, te instytucje finansowe, one też mają i wiedzą, kto i gdzie przystępuje do konkursu. Po przeanalizowaniu oferty Banku Gospodarstwa Krajowego i po tym, że nie wpłynęła żadna oferta, stwierdziliśmy, że konkurs się zakończył bez wyłonienia oferenta i przystąpiliśmy do rozmów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu takiej wstępnej informacji i wstępnej analizy ceny za tą pożyczkę. No i ona jest faktycznie
no zdecydowanie korzystniejsza niż obligacje w tej chwili, ponieważ wstępna wycena, to co ma zresztą ogromny wpływ na cenę no, pożyczonych pieniędzy, to jest przede wszystkim marża. Te marże dzisiaj na rynku finansowym się średnio kształtują w poziomie 2-2,5%. Tutaj wstępnie nam wyliczono, że to będzie marża 1,19. Powiem, że w tych najlepszych czasach, takich, w których ten instrument obligacji był tani, no to, to te marże, one się kształtowały właśnie pomiędzy 0,9 a 1,2. Więc to jest tak jakby zachowanie tych warunków, które były dotychczas, w, powiedzmy w tej stabilności ekonomicznej, która była w latach poprzednich na rynku ekonomicznym. Również tutaj jest nowy instrument jak rewizja marży. To jest coś takiego, co pozwala nam co 4 lata w przypadku powiedzmy polepszającej się sytuacji ekonomicznej tą marżę obniżyć, ponieważ ona plus WIBOR no, stanowi o cenie pożyczonych pieniędzy. Przy obligacjach takiej możliwości by nie było i gdyby on, powiedzmy ta marża nawet była 1,5 czy 2%, no to musielibyśmy ją stosować i ona byłaby cały czas doliczana do wysokości ceny obligacji przez cały okres finansowania. Ponadto tutaj przy tej pożyczce jest WIBOR 3-miesięczny, a nie 6-miesięczny, tak jak przy obligacjach i to również on jest niższy z reguły od 0,05 do 0,1% niższy niż WIBOR 6-miesięczny, więc to również ma przy znacznej kwocie pożyczanych pieniędzy znaczenie. Również nie ma tutaj opłat, które są za rejestrację obligacji na giełdzie, wprowadzania do obrotu czy wypłatę pożytków z tych naszych obligacji. To jest, to też są, no wiadomo, że wydatki, które musielibyśmy ponieść. To działanie przy tak tych dobrych warunkach przy tej pożyczce pozwala przede wszystkim na skrócenie okresu zobowiązania o 5 lat, czyli nasza wieloletnia prognoza finansowa wstępnie planowana do roku 2047, a przypomnę, że okres wieloletniej prognozy finansowej to jest ten okres, w którym przypada ostatnia płatność zobowiązania, więc te obligacje były skalkulowane do roku 2047, tutaj zakończylibyśmy w 2042, więc o całe 5 lat. Ten instrument pożyczki jest znacznie bardziej elastyczny od obligacji, bo obligacje możemy sobie dzielić w seriach, które możemy wyemitować, a w przypadku pożyczki możemy uruchamiać kwoty pożyczki na przykład związane z wydatkowaniem środków na powiedzmy jakiś duży wydatek, 35, więc to zadłużenie się zmniejszało i kierunek i ta sytuacja ekonomiczna, która była, pozwalała na te działania, żeby zmniejszać to zadłużenie. W tej chwili pozbawienie nas dochodów z tytułu przede wszystkim PIT-u, ograniczenie wynikające takie, że my musimy zwiększać wydatki chociażby z tytułu rosnących cen energii, bo przecież w budżecie zaplanowano kwotę ponad, no mówię, trzykrotnie wyższą niż to było w poprzednich latach. Wzrost minimalnego wynagrodzenia to również, to są takie wydatki, które nie są zależne od samorządu. A proszę pamiętać, że ceny energii, ceny wszelkich usług właśnie z tytułu wzrostu cen chociażby energii, to w każdej usłudze, którą kupujemy, w każdym zakupie czy papieru w naszych jednostkach, to te ceny po prostu rosną. Proszę pamiętać, że na budżet miasta składa się nie tylko Urząd Miejski, ale blisko 70 jednostek organizacyjnych, które są uzależnione od samorządu i one również ponoszą wydatki, one również ponoszą te wydatki zwiększone z tytułu przyczyn ekonomicznych. Różne pieniądze, bo nie wiemy, co będzie za 10 lat, ale różnica jest około 30%. W tej chwili kalkulacja jest około 90 milionów odsetek od przy dzisiejszej sytuacji ekonomicznej. Przy pożyczce będzie to 30% mniej. Jest instytucja charytatywna bank. To są instytucje, które zarabiają. One mają wkalkulowaną w swoją działalność w odróżnieniu od samorządu zysk. I to jest tak, zresztą my jak robiliśmy konkursy w poprzednich latach, to też w tej pierwszej fazie najczęściej albo nikt nie przystępował. Czasami mieliśmy wrażenie, że składają oferty, które nie spełniają formalnie pewnych zobowiązań, bo na przykład nie ma jednego podpisu, wymagań przede wszystkim formalnych, dlatego że oni badają rynek. Jesteśmy przy końcówce procesu rekrutacyjnego, jeżeli chodzi o koszalińskie
przedszkola i koszalińskie żłobki. Dzisiaj do godziny 15 rodzice w koszalińskich przedszkolach muszą potwierdzić tą informację, którą już wiedzą od kilku dni, czyli ewentualnego przyjęcia dziecka do koszalińskiego przedszkola. W tym roku miejsc przygotowaliśmy 1087, chętnych było 920, z czego zweryfikowaliśmy do wersji ostatecznej 861 osób. Czyli oznacza to, że te około 60 osób, które pojawiło się w naborze, są to osoby spoza miasta Koszalina. Na dzisiaj sytuację mamy następującą. Wolnych miejsc w koszalińskich przedszkolach oraz w 8 przedszkolach niepublicznych, w których wykupujemy usługi, mamy razem 226. Na dzisiaj 50 osób, są to mieszkańcy Koszalina, to są te osoby, którzy nie dostali miejsca pierwszego tak zwanego wyboru. Są to rodzice, którzy na przykład wybrali konkretne jakieś jedno przedszkole, akurat do tego przedszkola się nie dostali ze względu na kryteria, bo na przykład może były osoby, które, zresztą na pewno były osoby, które korzystały z tych dodatkowych punktów, są to na przykład samotne matki. W związku z powyższym teraz my będziemy im proponować najbliższe przedszkola, albo niepubliczne, albo publiczne. Miejsc tych jest bez żadnego problemu, myślę, do wyboru bardzo dużo. Po pełnej rekrutacji, którą my zakończymy, sądzę, że będziemy mieli około 150 wolnych miejsc. I wtedy, ewentualnie jeżeli będą zainteresowani mieszkańcy z gmin ościennych, to oczywiście możemy takie dzieci spoza Koszalina do naszych koszalińskich przedszkoli przyjmować. Jeżeli chodzi o żłobki, sytuacja jest następująca. W tym roku przygotowaliśmy 276 wolnych miejsc, wniosków złożono 284. Nie przyjęliśmy do koszalińskiego żłobka 12 dzieci. Jest to grupa 12 dzieci poniżej roku, czyli tych najmłodszych, ale tutaj też sytuacja jest następująca. Z tego względu, że trwa proces potwierdzania przez rodziców woli już rozpoczęcia tej edukacji żłobkowej od 1 września i ten okres będzie trwał do 31 maja, może być taka sytuacja i tego ta dwunastka musi się spodziewać ewentualnego kontaktu i telefonów z zespołu żłobków miejskich, który może poinformować, że nagle miejsce się znalazło. Na dzisiaj w grupach starszych, czyli w grupach od 1 roku do 2 lat, 15 wolnych miejsc w żłobku przy ulicy Spasowskiego, także jeszcze mamy wolne miejsca. Kłopot jest z tymi dziećmi, tak jak mówiłem wcześniej, najmłodszymi, ale ta sytuacja może się po 31 maja wyjaśnić, bo od 1 czerwca żłobki będą prowadziły tak zwaną rekrutację uzupełniającą. Drugi etap jest tak zwanej rekrutacji uzupełniającej i ta rekrutacja uzupełniająca się zaczyna 9 czerwca od godziny 10. Także 9 czerwca 2023 roku rodzice będą brali udział w uzupełniającej rekrutacji. Wszystkie dzieci będą z Koszalina przyjęte, tak jak mówiłem, po przyjęciu wszystkich dzieci od wieku 3 do 6 lat i tak pozostanie nam 150 wolnych miejsc. Nami wybór ławników, to znaczy nie jeszcze teraz, natomiast procedura naboru ławników do koszalińskich sądów, do sądu rejonowego i sądu okręgowego już ruszyła. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej jest informacja o tym, że można zgłaszać się. W Koszalinie do sądu okręgowego będziemy Rada Miasta prawdopodobnie we wrześniu na sesji będzie wybierać 4 ławników do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i aż 80 ławników do orzekania w pozostałych sprawach. Jeżeli chodzi o sąd rejonowy, to wybór będzie następujący. 8 ławników do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i 6 ławników do orzekania w pozostałych sprawach. Będą to osoby wybrane na kadencję, która rozpocznie się od roku 2024 i zakończy w roku 2027. I teraz tak, jeżeli chodzi o takie wymogi formalne, to ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych, kandydatów na ławników, prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej 10 obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Także to są te trzy kategorie podmiotów, które mogą zgłaszać kandydatów. Natomiast co do samych kandydatów, to ławnikiem może być wybrana osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych, cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru i ten wymóg jest sprawdzany w takim wywiadzie środowiskowym dokonywanym przez koszalińską policję. Także każdy kandydat może się spodziewać tego, że na przykład sąsiedzi będą rozpytywani o to, jaką osobą jest dany kandydat, też żeby się nie zdziwili, kiedy zobaczą, że ktoś o nich rozpytuje. Osoba musi ukończyć 30 lat w dniu wyboru, musi być zatrudniona, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku i muszą to być osoby, które nie przekroczyły 70 roku życia, tak? Czyli do 70 lat. Następnie musi posiadać zdolność taką zdrowotną, to znaczy być zdrowy na tyle, aby pełnić te obowiązki ławnika i posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto nie może być ławnikiem, to też tutaj są pewne osoby wskazane i to są wszyscy pracownicy sądów i prokuratur, pracownicy policji, adwokaci, radcy prawni, aplikanci do tych zawodów prawniczych, funkcjonariusze służby więziennej, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, duchowni, radni gminy, powiatu i województwa. To są te osoby, które ławnikami nie mogą być. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca. Na tej sesji jutrzejszej jest projekt uchwały, który powoła tak naprawdę komisję, zespół do oceny tych wszystkich kandydatur. I tak jak powiedziałem, prawdopodobnie we wrześniu na sesji, maksymalnie w październiku, bo tak ustawa o ustroju sądów powszechnych wskazuje ostateczny termin październik, te osoby będą głosowane i wybierane przez Radę Miejską w Koszalinie.